mniej więcej około tego 2018 roku miałam taką obsuwę. Tak mi się wydaje, że zbagatelizowałam badania, nie byłam, nie wiem, 2-3 lata na żadnych badaniach. I mniej więcej przed wakacjami pamiętam, jak wchodziłam pod prysznic, tak jakby nagle mnie coś zakłuło w prawej piersi. I jak się dotknęłam, to wyczułam zgrubienie. Ale tak jak mówiłam, ponieważ ja miałam duży biust, jak automatycznie dotknęłam lewej piersi, to tak jakby te zgrubienia były bardzo podobne, więc zaraz gdzieś tam odgoniłam złe myśli w głowie, mówiąc, że przestań się nakręcać, bo to na pewno nic złego. Ale ten problem był, bo on mi co jakiś czas właśnie czułam takie, nie wiem, jakby rozpieranie w piersi, czułam ukłucia. Też na przykład jak przychodziło mi zawiązać but i kolanem no, ściskałam pierś, to mnie ta pierś bolała. No i w końcu stwierdziłam, że chyba czas najwyższy jednak przejść się do lekarza. Tym bardziej, że to zgrubienie było jednak troszeczkę inne niż w drugiej piersi. Ono było takie bardziej zwarte, twarde. I w końcu we wrześniu poszłam na pierwsze USG. Na tym USG pan doktor nic nie zauważył. Nie dało mi spokoju to, że on powiedział, że wszystko jest ok. Przed wyjściem, jak już byłam ubrana po USG, przed wyjściem z gabinetu poprosiłam lekarza, zapytałam się, co to jest ta zmiana, którą ja czuję. I on poprosił, żebym jeszcze raz się rozebrała, jeszcze raz mnie zbadał. Wtedy powiedział, że on nie wie, co to jest, ale da mi skierowanie na mamografię.